Pewien Japończyk zdobył rekord świata podając liczbę Pi z dokładnością do 100 tysięcy miejsc po przecinku. Liczba Pi ma tych miejsc nieskończenie wiele, zaś kolejne są stale odkrywane. Takich liczb jest dużo więcej, opowiem Ci o nich w tej lekcji. Zbiór liczb niewymiernych jest pod zbiorem liczb rzeczywistych i oznaczamy go dużymi literami NW. Liczby niewymierne to takie liczby, których nie możemy przedstawić za pomocą ułamka nieskracalnego liczb całkowitych. W poprzedniej lekcji z tej playlisty mówiliśmy o zbiorze liczb wymiernych. Naszym ostatnim zadaniem było zakreślenie wszystkich tych liczb, które należą do zbioru liczb wymiernych. Teraz zajmiemy się zbiorem liczb niewymiernych. A więc zakreślmy wszystkie liczby, które należą do zbioru liczb niewymiernych. Są to wszystkie te liczby, które zostały nam z poprzedniego zadania. A więc $\pi$, pierwiastek z 15, pierwiastek z 3, pierwiastek z 2 i minus 5 pierwiastków z 7. Jak widzisz, wszystkie liczby, które nie są liczbami wymiernymi, należą do zbioru liczb niewymiernych. Opowiem ci teraz trochę więcej o liczbach niewymiernych. Liczby niewymierne nie są liczbami wyrwanymi z kosmosu. Możemy je spotkać właściwie wszędzie. Skupmy się jednak na przykładach matematycznych. Liczbę niewymierną możemy spotkać na przykład we wzorze na obwód i pole koła. Liczba pi jest liczbą niewymierną. Liczbę niewymierną możemy też spotkać we wzorze na przekątną kwadratu. Kwadrat, którego boki mają długość a, będzie miał przekątną równą a pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną. W trójkącie równobocznym liczba niewymierna występuje we wzorze na wysokość i pole. Jest to pierwiastek z trzech. Czy w innych figurach też możemy spotkać liczby niewymierne? Weźmy trójkąt prostokątny o bokach długości 1, 2 i c. Jak myślisz, gdzie tutaj może znajdować się liczba niewymierna? Obliczmy długość boku c. Stwierdzenia Pitagorasa. Będzie to 1 kwadrat. Dodać 2 kwadrat równa się c kwadrat. A więc 1 dodać 4 równa się c kwadrat. 1 dodać 4 daje nam 5 równa się c kwadrat. Spierwiastkujmy obustronnie nasze równanie. I daje nam to wynik C1 równy pierwiastek z 5 lub C2 równy minus pierwiastek z 5. Długość boku nie może być ujemna. Dlatego długość boku C wynosi pierwiastek z 5. Pierwiastek z 5 jest liczbą niewymierną. Czy mnożąc, dzieląc, dodając i odejmując liczby niewymierne możemy uzyskać liczbę wymierną. Zróbmy kilka przykładów. Zacznijmy od dodawania. Weźmy pięć pierwiastków z dwóch. Dodaj 3 pierwiastki z dwóch. 5 pierwiastków z 2, dodać 3 pierwiastki z 2 to 8 pierwiastków z 2. I zróbmy drugi przykład. Minus pierwiastek z 7, dodać pierwiastek z 7, da nam wynik 0. Jak widzisz, dodając liczby niewymierne, możemy uzyskać wynik zarówno niewymierny, jak i wymierny. Przejdźmy w takim razie do odejmowania. Weźmy 3 pierwiastki z 3, Odjąć pierwiastek z 3. 3 pierwiastki z 3, odjąć pierwiastek z 3, da nam wynik 2 pierwiastki z 3. Rozwiążmy drugi przykład. Weźmy pierwiastek z 90, odjąć 3 pierwiastki z 10. Pierwiastek z 90 możemy rozłożyć na pierwiastek z 9 razy 10, odjąć 3 pierwiastki z 10. Pierwiastek z 9 razy 10. To to samo co pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 10 i odjąć nasze 3 pierwiastki z 10, to się równa. Pierwiastek z 9 to 3 razy pierwiastek z 10, odjąć 3 pierwiastki z 10, czyli 0, bo 3 pierwiastki z 10, odjąć 3 pierwiastki z 10, daje nam 0. A więc odejmowanie liczb niewymiernych, tak samo jak dodawanie liczb niewymiernych, może dać nam wynik zarówno niewymierny, jak i wymierny. Przejdźmy do mnożenia. Weźmy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 5. To jest to samo, co pierwiastek z 3 razy 5. A więc pierwiastek z 15. Zróbmy inny przykład. Weźmy pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 2 jest to pierwiastek z 16. A wiemy, że pierwiastek z 16 to to samo co 4. A więc mnożenie liczb niewymiernych, tak samo jak przy dodawaniu i odejmowaniu, może dać nam wynik zarówno niewymierny, jak i wymierny. Zostało nam jeszcze dzielenie. Podzielmy pierwiastek z 8 przez pierwiastek z 2. Wiemy, że jest to to samo, co pierwiastek z 8 przez 2. A więc pierwiastek z 4. Pierwiastek z czterech równa się 2. I zróbmy drugi przykład. Podzielmy pierwiastek z 6 przez pierwiastek z 2. Jest to to samo, co pierwiastek z 6 przez 2, a więc pierwiastek z trzech. Tak więc dzielenie liczb niewymiernych może dać nam wynik albo wymierny, albo niewymierny. Rozwiążmy takie zadanie. Porównaj pierwiastki, trzy pierwiastki z trzech i dwa pierwiastki z siedmiu. Który z nich jest większy? Zacznijmy od uproszczonego przykładu. Jeśli mielibyśmy pierwiastek z trzech i pierwiastek z siedmiu, to wiemy, że pierwiastek z siedmiu będzie większy. Wystarczy porównać liczby pod pierwiastkiem. Ale jak to się ma do liczb z naszego zadania? Weźmy trzy pierwiastki z trzech i przekształćmy je tak, żeby cała liczba znajdowała się pod pierwiastkiem. W tym celu musimy wciągnąć naszą trójkę pod pierwiastek. Pierwiastek jest drugiego stopnia, a więc tą trójkę z przed pierwiastka podnosimy do kwadratu pod pierwiastkiem i mnożymy razy 3, które już pod tym pierwiastkiem było. 3 do kwadratu to 9 i razy 3. Pierwiastek z 9 razy 3 daje nam pierwiastek z 27. Przejdźmy teraz do drugiej liczby, dwóch pierwiastków z 7. Dwa pierwiastki z 7 to to samo, co pierwiastek z 2 do kwadratu razy 7. A więc pierwiastek z 4 razy 7. Pierwiastek z 4 razy 7 to pierwiastek z 28. Teraz, żeby rozwiązać nasze zadanie, musimy tylko porównać liczby pod pierwiastkiem. Trzy pierwiastki z 3 to to samo, co pierwiastek z 27. Dwa pierwiastki z 7 to to samo co pierwiastek z 28. W takim razie widzimy, że trzy pierwiastki z 3 są mniejsze od dwóch pierwiastków z 7, bo 27 jest mniejsze od 28. I to już wszystko. Zbiór liczb niewymiernych zawiera w sobie wszystkie liczby, których dokładnej wartości nie potrafimy podać. Na liczbach niewymiernych możemy wykonywać takie same działania jak na liczbach wymiernych. Czasem wynikiem tych działań będzie liczba niewymierna, a czasem wymierna. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych filmów z tej playlisty oraz do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube.